Tych piłkarzy warto obserwować w Fortuna pierwszej lidze. Cześć, witajcie na moim kanale, kanał 365 dni o piłce i zapraszam Was na kolejne podsumowania, rankingi, statystyki, składy. Dzisiaj przyjrzymy się najciekawszym zawodnikom z drugiego szczebla, a więc wybrałem najlepszą jedenastkę Fortuna pierwszej ligi, piłkarzy, których warto mieć pod lupą. Oczywiście do startu sezonu jeszcze chwila czasu. No generalnie część tych piłkarzy to są jakby bohaterowie letnich transferów i być może jeszcze niektórzy z tej listy z Fortuna pierwszej ligi będą, natomiast liczę, że w pierwszej lidze zostaną i będą takim magnezem dla widzów, którzy właśnie chcą oglądać te rozgrywki na drugim szczeblu. Na początku zachęcam oczywiście do subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie także o łapkach w górze pod filmem. Zapraszam też na swojego Twittera, gdzie regularnie umieszczam takie wpisy dotyczące polskiej piłki. A teraz zaczynamy. Skład oczywiście zaczniemy od bramkarza i tutaj na pozycji golkipera wybrałem Mikołaja Biegańskiego, a więc bramkarza Wisły Kraków. 21-latka, który właśnie gra w Białej Gwieździe od 2 lat. Mała uwaga, adnotacja, gdyby tylko Przemysław Pęksa został w Stali Rzeszów. Wiemy, że ten kontrakt nie zostanie przedłużony i Pęksa, bardzo młody, bardzo wyróżniający się bramkarz przed rokiem w rozgrywkach Fortuna pierwszej ligi, odszedł i obecnie szuka klubu, no to właśnie ten golkiper, były golkiper Stali Rzeszów, znalazłby się w tym rankingu. Naprawdę dwa słowa uznania, bo uważam, że był świetnym bramkarzem w całych tych rozgrywkach, no i generalnie będzie pewnie bohaterem letniego transferu na 100%, któryś z klubów Ekstraklasy się po niego nie zgłosi. Jestem właściwie zdziwiony, że jeszcze nikt go nie pozyskał, bo wydaje się bardzo ciekawym zawodnikiem, natomiast no też umówmy się, jednym z tych wielu piłkarzy, którzy Stale Rzeszów opuszczą, no ale jeżeli chodzi o klub z Podkarpacia, no to jest jakby opowieść na inną historię. Idziemy dalej. Prawa obrona Kacper Skibicki, a więc obrońca GKS-u Tychy. Ostatnie lata związane z Legią Warszawa, natomiast wypożyczony w rundzie wiosennej właśnie do pierwszoligowca, gdzie zagrał właściwie wszystkie mecze, bowiem 15 spotkań, opuścił ledwie jedno spotkanie, natomiast obrońca bardzo utalentowany. Ja mówiąc szczerze, trochę się dziwię, że nie został dłużej przy Łazienkowskiej i boję się, że może to być jeden z tych piłkarzy, na których Legia się nie poznała. Mam tutaj na myśli oczywiście między innymi Ariela Mosura, Łukasza Łakomego, czy przede wszystkim Szymona Włodarczyka. Stawiam na niego przede wszystkim Czesław Michniewicz. To był taki właściwie jedyny trener, który gdzieś tam dawał mu duży kredyt zaufania. Przypominam sobie m.in. tę jakże udaną ścieżkę eliminacyjną Legii, najpierw do Ligi Mistrzów, a później do Ligi Europy. No i właśnie tam Skibicki rzeczywiście, no właściwie nawet grał pierwsze skrzypce, więc wydawało mi się naturalne, że zaraz wejdzie do pierwszego składu Legii, no ale też no te jego losy na pewno nie toczyły się tak, jak sobie wyobrażał. Na środku obrony w tym moim składzie znajdzie się Wiktor Biedrzycki, a więc doświadczony stoper Termaliki Bruk Betniciecza, 25-latek, który niedawno przedłużył ze Słonikami kontrakt. Myślę, że jedna z głównych postaci w Termalice i na pewno też taki obrońca, na którym Mariusz Lewandowski będzie budował ten zespół, który, no tak mi się przynajmniej wydaje, będzie ponownie walczył o Ekstraklasę. W zeszłym sezonie strzelił 7 bramek i zanotował 4 ostatnie podania, no czyli bilans, którego nie powstydziłaby się właściwie żadna dziesiątka w Fortuna pierwszej lidze. Oczywiście no niektórzy mieli te liczby lepsze, ale pamiętajmy, że Biedrzycki no to jednak jest stoper, a te liczby na jego koncie są naprawdę imponujące. Obok Biedrzyckiego znalazłby się kolejny reprezentant Wisły Kraków. Mówię tutaj o Borisie, doświadczony obrońca, który zagrał w tym sezonie 25 spotkań, 4 bramki i 3 asysty. Z Białą Gwiazdą jest związany kontraktem jeszcze przez rok, więc no najpewniej też no w tej drużynie Radosława Sobolewskiego będzie grał. Pewnie u boku Igora Łasickiego. Jednokrotnie pokazywał w minionym sezonie, że był też człowiekiem nie tylko odpowiedzialnym za bronienie, ale też za strzelone bramki. Wielokrotnie właściwie dawał Białej Gwiaździe zwycięstwo. Ostatecznie no Wisła nie awansowała do Ekstraklasy, ale myślę, że gdybym musiał znaleźć winnego, albo przynajmniej zrobić takie rozliczenie na koniec sezonu, no to zdecydowanie po tej stronie piłkarzy, którzy naprawdę grali całkiem nieźle. Lewy blok obronny, to jest bardzo ciekawa postać, Miłosz Kałachur, a więc nowy nabytek Lechii Gdańsk, nowy stary, no bo właściwie wraca do Lechii po 5 latach, ostatnie lata spędzone w Sandecji, w Resowi Rzeszów, całkiem nieźle wyglądał w Rzeszowie, tam zagrał, właściwie był regularnym piłkarzem, wrócił do Lechii, tak jak wspomniałem, po 5 latach, też nie jest specjalnie młody, bo rocznik 9-9, natomiast myślę, że to jest w końcu jego czas, żeby dostał duże zaufanie w dużym klubie. Oczywiście Lechia spadła, no gdzieś tam ten cel, jakim jest błyskawiczny powrót do Ekstraklasy, no jest na pewno bardzo kuszący i te oczekiwania będą spore, ale myślę, że Kałachur jako taki obrońca niekoniecznie odpowiedzialny tylko za bronienie, ale też dający dużo do przodu, będzie ciekawą opcją w tej talii trenera Grabowskiego, no i zdecydowanie na niego pewnie od początku sezonu będzie szkoleniowiec Lechii właśnie stawiał. Druga linia, Tomasz Nogerbayer, a więc kolejny
kolejny z piłkarzy Lechii Gdańsk. Piłkarz, który zeszły sezon, właściwie zeszłą rundę spędził na wypożyczeniu w Podbeskidziu Bielsko-Biała, gdzie był regularnym piłkarzem. Zagrał 15 spotkań, trafił do siatki rywali dwukrotnie. Jestem ciekaw, czy będzie regularnym piłkarzem Lechii od nowego sezonu, no bo wiadomo, że też po spadku ta kadra się w dużym stopniu zmieniła. Odeszło wielu kluczowych piłkarzy. No też jest pewne przeformatowanie, powiedziałbym, nie do końca polegające na jakości piłkarskiej, ale też no, klub chce stawiać na młodych, najlepiej na młodych Polaków. No i myślę, że też właśnie ten pomocnik może być beneficjentem takiej zmiany. No zobaczymy, no bo generalnie Lechia, no to może być zespół zagadka, ale jestem ciekaw, jak właśnie ten pomocnik sobie poradzi, bo w barwach Podbeskidzia wyglądał to przyzwoicie. No i teraz czekamy na udane występy w koszulce Lechii. Jako partner do środka pola Nogueira Bayera myślę, że idealnym kandydatem byłby Fryderyk Gerbowski, jeden z moich ulubionych piłkarzy Stali Mielec z zeszłego sezonu. Mówię oczywiście z zeszłego, no bo przecież Gerbowski z Wisły Płock był właśnie na Podkarpacie wypożyczony. Jego macierzysty klub nieoczekiwanie spadł, no ale tak jak w przypadku poprzedniego wątku Stali Rzeszów, no to też jest jakby temat na inną dyskusję. Generalnie Gerbowski w mojej opinii zachwycał i to mówię całkiem serio, to znaczy jego zawsze wejścia z ławki, no bo był bardzo często piłkarzem, który wchodził i dawał impuls, były imponujące. Mam nadzieję, że ten chłopak jeszcze się odpowiednio rozwinie. Rocznik 2003, ale jakby jego nazwisko no ja już kojarzę od dobrych kilkunastu miesięcy i mam wrażenie, że w końcu powinien to być jego sezon, gdzie dostanie duży kredyt zaufania, no i rzeczywiście w tej Wiśle będzie grał od pierwszej do 90, bo absolutnie ma na to papiery i na to liczę, bo jest to taki piłkarz o ciekawej charakterystyce, nie do końca przypisany do konkretnej pozycji, ale dający bardzo dużo, jeżeli chodzi o grę do przodu i też taką, powiedziałbym, wizję gry, no a umówmy się, tego Wisła Płock będzie potrzebowała. Skrzydło, Kamil Antonik, to jest ten piłkarz, którego wyznaczyłem tutaj do prawej flanki, a więc piłkarz, który ostatnio grał w Resowi Rzeszów, w tej chwili transfer do Miedzi Legnica, w minionym sezonie 33 mecze, 6 bramek, 4 asysty. Myślę, że dorobek niezły. Jestem ciekaw, co pokaże w Miedzi, która przypomnę tylko, że spadła z Ekstraklasy. No i generalnie też w tej drużynie sporo zmian kadrowych. Myślę też pewnie przedefiniowany będzie tak zwany kręgosłup drużyny, mimo kilku, powiedziałbym, kilku takich podstawowych piłkarzy, którzy zostali, no to jednak ta Miedź być może będzie zupełnie inaczej wyglądała. No i też jesteśmy ciekaw, jak Miedzianka sobie poradzi na zapleczu po tym spadku, no kiedy najpierw były bardzo duże oczekiwania związane z dużą zaliczką punktową, jeśli chodzi o rozgrywki 21-22, no później spadek i to takim dość, powiedziałbym, smutnym obrazie. Natomiast sam Antonik myślę, że może w tej Miedzi dobrze wyglądać i będziemy trzymali za niego kciuki. Było sporo o Stali Rzeszów i kolejny ex-piłkarz Stali Rzeszów, a więc Damian Michalik, skrzydłowy, który popisał się 10 trafieniami, asystował również 10-krotnie w 34 meczach w minionym sezonie. Obecnie jest piłkarzem Miedzi Legnica, więc też przyjechał do Legnicy, jeden z wielu transferów przychodzących do tego klubu. No i też mówiąc szczerze, zupełnie tak samo jak w przypadku Przemysława Pęksy, dziwię się, że ten piłkarz odszedł, ale generalnie no, ta cała zmiana i rewolucja kadrowa, wliczając to trenera Daniela Myśliwca, no jest pewnie dosyć niezrozumiała i nie tylko przeze mnie, ale też przez większość sympatyków tego klubu. Natomiast sam Michalik, no myślę, że pokazał i udowodnił, że być może nawet może grać spokojnie w Ekstraklasie. No zobaczymy, być może z Miedzią do tej Ekstraklasy awansuje. Też obstawiałem, że być może właśnie trafi na najwyższy szczebel. Ostatecznie zdecydował się na Miedź, w której pewnie będzie miał większą perspektywę regularnej gry. No i czekamy na udane występy. Zostali nam napastnicy w tej takiej, powiedziałbym, formacji bardzo ofensywnej, bo zarówno Antonik, jak i Michalik, no to są, no nie powiedziałbym, że to są nominalni skrzydłowi, tylko bardziej atakujący, być może grający często w bocznych sektorach. Natomiast jeżeli chodzi o przód, to zdecydowałem się na duet napastników i to taki też duet, powiedziałbym, nie powiązany tylko jeżeli chodzi o przynależność klubową, ale rodzinną, bo mówię tutaj oczywiście o braciach Mateusz i Michał Stryjewscy, którzy zasilili tego okna pod Beskidzi Bielsko-Biała. To jest w ogóle jakaś cudowna historia. Szybko streszczę, jeżeli nie jesteście fanami Bielsko-Białej, ani jeżeli nie oglądacie rozgrywek trzecioligowych. Chodzi o to, że generalnie Mławianka Mława to był prawdziwy potwór, jeżeli chodzi o rozgrywki właśnie na czwartym szczeblu. Trzecia liga, grupa pierwsza. Ta dwójka braci, podkreślmy, no to jest w ogóle jakiś mega bramkoszczelny duet. Zaczynając od Mateusza. Mateusz Stryjewski, 26 lat, strzelił aż 21 bramek, 14 asyst, natomiast jego brat Michał był równie skuteczny, albo może jeszcze, można powiedzieć, jeszcze bardziej uzdolniony, jeżeli chodzi o taką wszechstronność, bowiem jego dorobek bramkowy to jest 17 bramek i 19 asyst, więc więcej ostatnich podań, natomiast de facto mniej strzelonych goli. No też jestem ciekaw, pewnie jak większość osób w Bielsko-Białej, czy będą w stanie przełożyć tę grę i przede wszystkim te liczby, które zdobywali na czwartym szczeblu, na drugim szczeblu, no bo tu mówimy jednak o znaczącym przeskoku. Oni też nie są młodzi, bo jest odpowiednio 26 i 27 lat, ale myślę, chociażby patrząc na Jamie'ego Vardy'ego, że nie takie historię futbol widział i być może okaże się, że będą radzili sobie tak dobrze jak w Mławiance.
więcej być może za niedługo będziemy mówili o mega skutecznym duecie Fortuna pierwszej lidze, a kto wie, może jeszcze trochę w dalekiej przyszłości o mega skutecznym duecie w Ekstraklasie. Tak wygląda ten skład. Skład oczywiście mocno eksperymentalny, no i też taki bardziej publicystyczny, bo chcę, żeby to fajnie wszystko wyglądało. Natomiast przede wszystkim Was zachęcam do komentarzy, kogo byście tutaj zmienili. No i przede wszystkim, czy wszystkich tych piłkarzy znacie i czy będziecie ich śledzić. Bo przede wszystkim sugerowałem się tym, że jednak to są bardzo interesujący piłkarze. No zwłaszcza ci na samym końcu, a więc ten duet braci Stryjewskich. Ale generalnie myślę, że wszyscy zawodnicy zasługują na dużą uwagę. Jeżeli śledzicie głównie rozgrywki ekstraklasowe, to warto raz na jakiś czas spojrzeć w kierunku Fortuna pierwszej ligi, bo a są to ciekawe piłkarze, B, być może za kilkanaście miesięcy w Ekstraklasie się pojawią, no i generalnie warto, myślę, znać ich sylwetki. Na samym końcu oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, czerwony magiczny guzik na dole, pamiętajcie także o lajka w górze pod filmem, zapraszam na swojego Twittera, pamiętajcie też o przycisku dzwoneczek, dzięki, do zobaczenia i pozdrawiam.